Cały czas działać z tej pozycji wyższej, a nie tego poziomu małego dzieciątka, skrzywdzonego przez rodziców, skrzywdzonego przez wychowawców. Każdy z nas jest takim skrzywdzonym dzieckiem. Każdy z nas przeżył czy jakieś programy od swoich rodziców, dziadów i pradziadów, czy od całego systemu. Każdy z nas ma w sobie to małe, skrzywdzone dziecko. Każdy. Ale jeżeli działamy z poziomu tego małego, skrzywdzonego dziecka, które na nic nie zasługuje, które, którego nikt nie kocha, które zawsze jest zbędne, które zawsze robi błędy, które musi zrobić wszystko, żeby się przypodobać innym, to nie można zrealizować swojej misji, swojego powołania. Nie można być prawdziwym magiem. Dlatego dzisiejsze przesłanie: działaj z poziomu arcykapłana. Otul to małe dziecko, ale nie pozwól, żeby to ono podejmowało kolejne decyzje, bo one będą błędne. Podejmujesz decyzję z poziomu Twojej duszy, która opiekuje się Twoim małym dzieckiem i idzie do przodu w pełni siły i w pełni mocy. Być powożącym rydwanem, w odpowiednim momencie wyruszyć, odpowiednio się przygotować. Ale gdy na drodze odpadnie koło z Twojego wozu, to też nie siadasz i czekasz, aż samo się rozwiąże. Tylko naprawiasz. Już jesteś do tego przygotowana, jesteś do tego przygotowany. Jeżeli będzie jakaś awaria, świetnie sobie z tym poradzisz. Już nie musisz czekać, aż ktoś zrobi to dla Ciebie lub Siedzieć na brzegu drogi i rozpaczać, że nie możesz jechać dalej. I to ostatnie przesłanie, zastanów się, czego masz podziurki wnosić.